Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I tak w kilku słowach chciałem się odnieść do tego, co pan Rafał napisał pod teologią łaski jako nauka demonów. Oczywiście zero argumentacji, odnośnie zero kontrargumentów przedstawionych w nagraniu, zero, absolutne zero komentarzy do słów Chrystusa, które żeśmy sobie przeczytali wczoraj i przedwczoraj, kiedy mówiliśmy sobie o przestrodze przed hiperłaską. No i tutaj pan Rafał pisze: Albert, ty, który się sądzisz ze swoimi, siedzisz na mnie, jakoś sadzisz, dobra, niech będzie, że siadam na niego ze swoimi herezjami, wiedz, co mówi o mnie Słowo Boże. To jest Ewangelia łaski, jaką głosimy, i moja tożsamość. Chlubię się niewzruszenie Chrystusem. Katolicka Ewangelia zapracowania i wykupu nie jest na szczęście prawdziwa. Jesteśmy zbawieni z łaski. Łaska to znaczy niezasłużona przychylność. Koniec dyskusji. Tak, a czy ja powiedziałem, że na łaskę sobie musimy zasłużyć? Proszę mi pokazać nagranie, w którym mówię, że na łaskę musimy sobie zasłużyć i na zbawienie. Zbawienie, panie Rafale, czyli wykupienie nas od grzechu, ze śmierci, dokonało się za darmo, prawda? Otwarcie nam bram raju też dokonało się za darmo. Chrystus to zrobił nie przez wzgląd na nasze dobre uczynki, tylko ze swojego miłosierdzia i, jak tutaj pan pisze, niezasłużona przychylność, która wynika z jego miłości do nas. I to jest prawda. I nigdy tego nie negowałem. Teraz, panie Rafale, na czym polega problem, którego pan nie rozumie? Chrystus nas wykupił z więzienia, złamał śmierć, grzech, który nas panował nad nami i skazywał na potępienie. Bez tego jego ofiary bylibyśmy niezdolni do wyrwania się z przeznaczenia śmierci. Chrystus z nas tego wykupił, zerwał więzy grzechu, wyprowadził nas, prawda, na wolność i otworzył też jednocześnie bramy raju, panie Rafale. I teraz w jakiej jesteśmy sytuacji? To dokonało się za darmo. Teraz jesteśmy w drodze z więzienia grzechu ku bramom raju. Święty Paweł mówi, iż jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, prawda? Pielgrzymami. Nie mamy tutaj miejsca stałego, prawda? Więc jesteśmy właśnie w trakcie tej pielgrzymki ze śmierci do życia, prawda? Z więzienia, z lochów więzienia ku wyżynom niebieskim. Jesteśmy w drodze. I święty Paweł pisze w liście do Rzymian, że zbawienie się bardziej przybliżyło do nas teraz niż wtedy, kiedyśmy uwierzyli. I tutaj już hiperłaska się wykłada, ponieważ hiperłaska zakłada, że o, uwierzyłem, już mam nieutracalne zbawienie, już jesteśmy zbawieni. Święty Paweł nie tak stawia sprawę. Zbawienie bowiem przybliżyło się do nas, jest nas bliżej niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. I te słowa oddają, czym jest zbawienie. Albo inaczej, no właśnie, na czym polega to zbawienie. Polega ono na wyjściu z więzienia, można powiedzieć, i na tej pielgrzymce ku niebieskiej ojczyźnie. I z każdym dniem, z naszym wewnętrznym wzrostem, przybliżamy się do Królestwa Niebieskiego. Więc to nie jest, to jest właśnie to osiąganie Królestwa Bożego. Prawda? I moje zbawienie, ja jeszcze jestem na ziemi, ja stąpam po Chicago, może pan chodzić już po 6 metrów nad podłogą siódmego nieba. Może pan sobie tak wierzyć, ale z tego, co wiem, to pan mieszka jeszcze na ziemi, na świecie, i jak pan wstaje rano, to pan czuje posadzkę albo dywan, zakłada pan buty, jak pan chodzi, to pan czuje chodnik, jak pan wdepnie w kałużę, to pan czuje mokro w butach, prawda? A jak wpadnie w śnieg, to czuje śnieg w kostkach, prawda? Bo pan stąpa po ziemi. Pan jeszcze nie jest w niebie. Święty Paweł mówi o dopełnianiu naszego uświęcania, o troskę o zbawienie.
mamy dopełniać. To nasze zbawienie, moje i Pana, dopełni się wtedy, kiedy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, kiedy przejdziemy tą pielgrzymkę ziemską i wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Wtedy się dopełni nasze zbawienie. Prawda? A to efekt Ewangelii łaski. Łaska jest tak wspaniała, iż słowo podkreślające jej wartość, hiper, jest zbyt słaba. No, może i tak, dla Pana. To moja tożsamość. Sam kieruję, i teraz święty Paweł pisze, sam kieruję już swoim, sam nie kieruję już swoim życiem, lecz Chrystus żyje we mnie i prowadzi mnie. Teraz żyję bowiem wierząc Synowi Bożemu, który ukochał mnie i oddał za mnie życie. Galatów 2:20. Tak, Chrystus żyje we mnie, On żyje wiarą w Syna Bożego i co? A gdzie On tu mówi i prowadzi mnie? A gdzie Go prowadzi, Panie Rafale? Gdzie Chrystus Pana prowadzi? Gdzie Chrystus prowadzi tutaj świętego Pawła? Do nieba? Do zbawienia? A przecież Pan już je osiągnął, to gdzie macie iść? Więc tak, jeżeli Chrystus żyje w nas, nie ma sprawy. Możemy być zbawieni. Zresztą tutaj święty Paweł nie pisze, że już jest nieutracalnie zbawiony, tylko podkreśla swój stan. Chrystus żyje we mnie, a ja żyję życiem wiary. I piękne słowo, piękne świadectwo. Ale czy to jest nieutracalność zbawienia? Pewność zbawienia, bo ten sam Paweł, święty, panie Rafale, w liście do Filipian mówi, ja nie myślę, nie osądzę o sobie samym, że już to osiągnąłem, ale wytężam siłę i pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. A co jest metą naszego życia, jeśli nie zbawienie dusz? Święty Piotr 1:9, 1 Piotra. Osiąganie celu, wytężam siły, pędzę. Pan wytęża siły? Pan pędzi? Wytęża się Pan? Chyba nie. No bo hiperłaska głosi, że już Pan to ma nieutracalnie, więc po co się ma Pan wytężać? Pan mówi, że Pan osiągnął. Święty Paweł mówi, że nie sądzi o sobie samym, że już to osiągnął. Chwałę, prawda. Więc proszę, panie Rafale, tak szerzej spojrzeć na Ewangelię i na to, co Słowo Boże mówi o zbawieniu, a nie tak trzy fragmenty i tak je powtarzać jak Katarynka. Teraz tak. 2 Koryntian 5:17. Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, minęło, teraz zaczęło się coś zupełnie nowego. Tak, to i to jest prawda. Wiara w Chrystusa nas zmienia. Wiara w Chrystusa daje nam nową jakość życia, która polega na życiu wiarą. Tak jak tu w poprzednim fragmencie pisze, żyję wiarą w Syna Bożego i Chrystus żyje we mnie. To jest ta nowość, która była wcześniej nieosiągalna, kiedy byliśmy pod panowaniem grzechu. Tylko jeśli ktoś uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie inną istotą, tak? Tylko w tej wierze trzeba wytrwać. I teraz, panie Rafale, Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca w czym? Kocham cię. Okej, synku. Bye. Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pan mówi, że już jest zbawiony. Chrystus mówi, będzie zbawiony. Kto? Ten, kto w wierze wytrwa do końca. Wy głosicie przez wiarę, osiągacie się zbawienie. Tak, to jest prawda. Wiara jest tym narzędziem, można powiedzieć, dzięki któremu możemy osiągnąć zbawienie. Ale trzeba wytrwać do końca, by je osiągnąć. Chrystus mówi, będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca? Co mówi hiperłaska? Uwierzyłeś, już jesteś zbawiony. A Chrystus mówi, uwierzyłeś? Dobra, to będziesz zbawiony, jak wytrwasz do końca. Czyli jest warunek, który niekoniecznie wszyscy spełniają. Pan jest tego przykładem.
Prawda? Teraz kolejny fragment. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Tak. No i co? No Chrystus wziął nasze grzechy, przybił do drzewa krzyża. No i co? Gdzie tu jest nieutracalność zbawienia? To jest to, co Chrystus dokonał za nas i proszę bardzo, może abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w Nim. I znów w Nim trzeba wytrwać. Prawda? No właśnie, więc nie ma to absolutnie nic wspólnego z nieutracalnością zbawienia. Teraz, jeśli jednak macie w sobie Chrystusa, to jest Rzymian 8:10, jeśli jednak macie w sobie Chrystusa, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, wasz duch jest żywy dzięki temu, że zostaliście uniewinnieni przez Jezusa. Rzymian 8:10. Tak, panie Rafale, i teraz... I jeśli jednak macie w sobie Chrystusa, owszem, jeśli mamy Chrystusa, jesteśmy żywi. Mamy życie. Trudno, żeby mając Chrystusa w sobie jeszcze być było nad nami ryzyko potępienia. To by był absurd. Bo gdyby jeszcze z Chrystusem w nas była nad nami możliwość potępienia, to któż by się mógł zbawić? Tylko jest warunek. Jeśli macie w sobie Chrystusa, Galatów pan cytował, który żyje we mnie, tak. Ale Hebrajczyków 6 rozdział mówi, że to pan też tego nie skomentował i nie jest pan zdolny do komentowania tego. Tam jest napisane, krzyżuje bowiem w sobie Syna Bożego. Więc można mieć Chrystusa, i który żyje w nas, i my w Nim, i można mieć w sobie Chrystusa i Go ukrzyżować. Hebrajczyków 6 rozdział. Widzisz to Pan? W szerszym kontekście, jak się spojrzy na to, jakie są zależności, a Pan zresztą wyciągnął kilka fragmentów, żaden z nich nie mówi nie o utracalności zbawienia, tylko podkreśla nowe życie i zbawienie, jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli żyjemy w Chrystusie. A co jeśli ktoś odpadnie od Chrystusa, ukrzyżuje go w sobie, Hebrajczyków 6. Poza tym Pan pisze też, to wcześniej jeszcze 5:17, że o Chrystusie, kto uwierzył Chrystusowi jest nową istotą. Panie Rafale, to nie jest napisane, że jeśli bowiem uwierzyliście w Chrystusa, tylko jeśliście uwierzyli Chrystusowi. Panie Rafale, Pan uwierzył Chrystusowi i Jego słowu, które mówi, że Królestwo Boże się zdobywają gwałtownicy. Pan uwierzył Chrystusowi, który mówi, że trzeba sobie gromadzić skarby w niebie. Pan uwierzył Chrystusowi, kiedy mówi o poście, jałmużnie i modlitwie i Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Pan uwierzył w te słowa? Pan uwierzył Chrystusowi, który mówi, że starajcie się najpierw o Królestwo Boże, czyli starać się o zbawienie, o wejście do nieba? Pan uwierzył Chrystusowi, który mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł? Pan uwierzy Chrystusowi, który mówi, czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Pan wierzy Chrystusowi, który mówi na pytanie, co mam zrobić, by osiągnąć życie wieczne. Chrystus mu odpowiada o przykazaniach. To czyń, a będziesz żył, przypowiedź o Samarytaninie i ci ty czyń podobnie. Co z tego wynika? Jak zostało postawione pytanie? Mówiliśmy o tym. Według hipergniota Chrystus powinien powiedzieć, uwierz, już będziesz zbawiony. Będziesz miał zagwarantowane. Pytanie jest, co mam czynić, by osiągnąć. No to Jezus mu mówi. Przykazania miłości Boga i bliźniego. To czyń. A będziesz żył. Będziesz, to jest czas przyszły, panie Rafale. Tak? Więc to ma czynić, aby osiągnąć życie.
Święty Paweł 2:5-6, 2:5-8, nikt, żaden protestant nie podszedł do tej nauki świętego Pawła, bo jesteście niezdolni. Bóg odda każdemu według jego uczynków i tam jest napisane, że ci, którzy właśnie przez wytrwałość w czynieniu dobrych uczynków szukają chwały, czci i nieśmiertelności, Bóg odda życie wieczne. Tak? No ale tu żaden protestant jest niezdolny do komentowania tych fragmentów, bo one kompletnie burzą protestantyzm, który bazuje na 6, góra 10 wersecikach wyrwanych z kontekstu. A reszta pisma nie istnieje, nieważne. Grunt, że mamy swoich 5 wersetów, którymi je wałkujemy, jak żonglarz piłeczkami se żonglujecie i to jest podstawa. No nie, w katolicyzmie do kwestii zbawienia podchodzi się kompleksowo i całościowo. Więc uwierzył Chrystusowi, więc proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, bo niekoniecznie nam, ale sobie, czy pan wierzy Chrystusowi, który mówi, że Królestwo Boże trzeba zdobywać gwałtem? No i tak, jeśli jednak macie w sobie Chrystusa, to chociaż tak, no to ciało podlega grzechowi, ale duch jest uniewinniony przez Jezusa, tak. Jeżeli mamy Chrystusa w sobie, a jeśli się go ukrzyżuje w sobie, Hebrajczyków 6, albo zerwie więzy z Chrystusem, no to zaraz będzie pan gniótł herezję, że to takie wierzący, niewierzący, bo nie uwierzył, bo jeszcze się nie skończył ewangelizować. To do widzenia. Hebrajczyków 6 krzyżuje w sobie Chrystusa. Tak, pamiętajmy o tym, że nasze dawne życie zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża. Nasza grzeszna natura została obezwładniona, byśmy już nie służyli grzechowi. Kto umiera, staje się wolny od grzechu. Rzymian 6:6-7. Tak, pięknie. A dlaczego pan sobie nie doczytał tego samego rozdziału, który mówi o niewydawaniu samych siebie grzechowi? Co? Już tam z hipergniot nie sięga, nie? Już tam hiperłaski nie sięgnie dalej, żeby sobie przeczytać. A Rzymian 8:10 tak, a Rzymian 8:13, które mówi, że jeśli będziecie przy pomocy Ducha Świętego uśmiercać popędy ciała, to co, tam ten hipergniot już nie sięga, nie? Bo już nie wie, jak to zinterpretować, to lepiej to pominąć i trzymać się jednego, tak? No jak to jest, panie Rafale? 6:6-7. Kilka dni temu czytaliśmy cały 6 rozdział i widzieliśmy o wydaniu samych siebie grzechowi, który wiedzie na zatracenie. No proszę sobie doczytać resztę. Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Rzymian 8:1. Tak. Jeśli należymy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy pewni zbawienia. Mamy pewność zbawienia, należąc do Chrystusa. Dlatego Chrystus zachęca nas: wytrwajcie we mnie, wytrwajcie w miłości mojej. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc tak, jeśli należymy do Chrystusa, to trzeba w tej należności do Chrystusa wytrwać do końca, aby być zbawionym. A nie, że ja sobie należę do Chrystusa, ja go przyjmę, już jestem zagwarantowany, mam zbawienie. Nie, Chrystus uzależnia zbawienie od wytrwania do końca. Wierzę. Więc to słowa Chrystusa, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, wytrwa w wierze. I tyle po hipergniocie. Bo co mówi hipergniot? Uwierzyłem i już jestem zbawiony. Nieutracalnie. A Chrystus mówi, uwierzyłeś? To teraz właśnie musisz wytrwać w tej wierze do końca, żebyś był zbawiony. Chcesz być zbawiony? Osiągnąć życie wieczne? Proszę bardzo. Nie ma problemu. To czyń.
a będziesz żył. Czyli zachowuj przykazania miłości Boga i bliźniego. Czyli słowem 10 przykazań. Rzymian 13, 14, 15. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. To są właśnie wypełnienie. Będziesz miłował Boga i bliźniego, no to jest wypełnienie prawa, prawda? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czyli 10 przykazań. Prawda? To wypełniaj, wytrwaj do końca w czynieniu dobrych uczynków, jak pisze święty Paweł 2:5-8, a Bóg ci odda życie wieczne. Więc panie Rafale, no znów żeś sobie pan szczelił gniota, który pokazuje pańską niewydolność, albo nie tyle pańską, co niewydolność hiperłaski, czy teologii łaski w konfrontacji z Ewangelią. Bo nie potrafi się pan odnieść ani słowem do szeregu wersetów od Ewangelii po listy apostolskie, które pokazałem, a które miażdżą i po hipergniocie, po hiperłasce. Tyle tego zostaje. Nie jest pan zdolny się merytorycznie odnieść do fragmentów, które też są nauką Chrystusa, które też są częścią nauki apostolskiej. Tylko sobie tak wybrać 5 wersetów, więc ja pokazuję panu tych 5 wersetów, które sobie pan tu wybrał, w szerszym kontekście. Proszę się nad tym zastanowić i merytorycznie mi tu ładnie odpowiedzieć na pytania, na te fragmenty, które tutaj sobie przytoczyliśmy wczoraj i na te, które przytoczyłem tutaj, czy pan wierzy Chrystusowi, że Królestwo Boże trzeba zdobywać, że trzeba sobie gromadzić skarby w niebie. Nie chcę się powtarzać, ma to pan w nagraniu. Więc pozdrawiam i do usłyszenia. Za chwilkę troszkę o historii. Pozdrawiam.